pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo radośnie w nowym roku, w kolejnym odcinku podcastu Książki Pruszyńskiego. Nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących ten podcast, te rozmowy, bardzo ważne i bardzo ciekawe i bardzo dla mnie wyjątkowe, bo to rozmowy z twórcami, z pisarzami i pisarkami, autorami i autorkami związanymi z wydawnictwem Pruszyński. Rozmawiamy o ich procesie twórczym, rozmawiamy o ich premierach, o tym, za co kochają pisanie. Dziś dla mnie postać bardzo ważna, bo absolutna ikona, jeśli chodzi, no powiem to, o polską kulturę, bo moda to przecież element naszej kultury bez dwóch zdań. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek na świecie. Ogromny sukces w swojej dziedzinie odniosła, a do tego jest bardzo barwną postacią, która mówi wiele ważnych rzeczy, która mówi to, co myśli, która zadaje trudne pytania, teraz również w literaturze i to jakiej? Sensacyjnej. Ewa Minge dzisiaj jest główną bohaterką podcastu Książki Pruszyńskiego. Ewo, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za taką piękną zapowiedź. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Jeszcze nadmienię tylko, że równorzędnie z pisaniem wróciłam do malowania. Więc jeszcze maluję i robię wystawy na całym świecie. Okazuje się, że fajnie to pracuje. Wcale mnie to nie dziwi, tak powiem. Bo jesteś, zawsze byłaś, jesteś też teraz dzięki literaturze beletrystycznej, powieściom, taką artystką kompletną. No, moda to jest przecież kultura, to jest sztuka. Malowanie to również literatura jak najbardziej. Ale zanim włączyłyśmy mikrofony, to mówiłam o tym, że bardzo dobrze wspominam twoją naprawdę pierwszą książkę, a więc twoją biografię, która się nazywała Życie to bajka. Czyli ty nie debiutujesz tak naprawdę, ale wchodzisz w świat literatury fikcyjnej. Kolejną zresztą powieścią. Dlaczego ten świat literatury fikcyjnej cię wciągnął? No właśnie trzeba zacząć od tego, że w tej mojej biografii, autobiografii, którą rzeczywiście napisałam od A do Z sama, ten tytuł jest taki przekorny, bo my sobie cały czas kojarzymy, że bajka, mówimy o życie to nie bajka. No nie, życie to bajka, bo jak w każdej bajce, tak i w życiu są smoki, trole, czarownice, wiedźmy. Mamy do czynienia z piękną miłością, ale mamy do czynienia również z tragedią i w pewnym momencie idziemy krok po kroku do tego naszego szczęścia, pokonujemy te wszystkie nieszczęścia po drodze i pach, mamy tą naszą ukochaną miłość, księcia z bajki, nie wiem, pracę, o której marzymy. No zdarzyła się bajka, czyli cudowne rozwiązanie, happy end. Ale są też bajki o dziewczynce z zapałkami, która nie jest, zresztą większość bajek braci Grimm to nie są bajki, które kończą się dobrze. No i te moje obie powieści to są właśnie takie swoiste bajki, no to są takie bajki, pokazują życie z każdej jednej strony. Myślę, że te tytuły Gra w ludzi i Furtka do piekła, one w sobie już wszystko zawierają. Jest to też taka moja swoista odpowiedź na te wszystkie historie, które się dzieją w tej chwili w social mediach, na nasze codzienne dzisiejsze życie, na pułapki, które czekają nas. Ta moja fikcja literacka jest oczywiście oparta w dużej mierze na faktach, jest oparta na doświadczeniach, jest oparta na tych, co przeżyłam, na tych, co mnie w życiu spotkało, to, czego doświadczyłam, to, co widziałam. Ja jeżdżąc po całym świecie, mając pokazy na całym świecie, ale nie tylko, bo zajmuję się również architekturą, o tym kto, mało kto wie, od 15 lat, mam cały czas do czynienia z sytuacjami, w których spotykam tak dobro, jak i zło, ale przede wszystkim udało mi się przez te lata mieć kontakt z różnymi grupami społecznymi. Myślę, że najciekawiej jest w tych najwyższych grupach społecznych. Chociaż ktoś mi ostatnio zadał pytanie, pani Ewo, czy to oznacza, że ludzie z bardzo dużymi pieniędzmi to są ludzie, którzy mają tak w większości chore emocje, chore zapotrzebowania, że są tacy zepsuci? Nie! No ja myślę, że to byłoby bardzo duże uogólnienie też i to byłoby, ja wiem skąd to pytanie się wzięło, być może tak sądzę po lekturze twoich książek, ale chciałam też dorzucić do tego, o czym mówisz, że to jest oparte na jakichś naszych wyobrażeniach o świecie, które kreują social media, no to też jest historia oparta na wyobrażeniach o świecie ludzi znanych. I to, co podkreślasz a propos Anny, że to jest osoba, która nie daje się wcisnąć w ten wielki świat, bo ona wie, z czym to się je, ona jest już doświadczona, ona wie, jak ten świat wygląda naprawdę i dlatego jest, może powiedzmy, wolna od pokus, tak, czy próbuje być wolna przynajmniej od pokus tego luksusowego, czy tak zwanego wielkiego świata. Z czego, z kogo,
ukleiłaś, ulepiłaś Annę? Anna jest osobą, z którą przyjaźnię się. Anna dzisiaj, tak. Anna, mamy ze sobą kontakt. Anna, trzeba przeczytać moje książki, zwłaszcza drugą część, żeby wiedzieć, gdzie Anna obecnie pracuje. I to nie zostało zmienione. Zostało zmienione imię, została zmieniona pierwsza historia Anny, chociaż nie dzieciństwo, które bardzo mocno tłumaczy, z jakiego powodu Anna dała się złowić na piękne słowa, na ciepło, na miłość. To w jakiś sposób tłumaczy też, dlaczego ona była taką, jak większość z nas, łatwą ofiarą. To przeważnie jest tak, że ludzie, którzy w nas grają, ludzie, którzy używają nas do swoich celów, tych nieuczciwych, tych złych celów, oni w bardzo łatwy sposób rozpoznają nasze braki, albo braki emocjonalne, albo braki ekonomiczne, nasze marzenia. Czy nam się marzy, nie wiem, życie na luksusowym jachcie, czy nam się marzy M2 po prostu i święty spokój, czy mały biały domek z ogródkiem. I ci ludzie przygotowują, używając nas jako pionki w grze, w swojej grze, przygotowują cały system manipulacji. I na przykładzie Anny pokazałam, w jaki sposób Anna została zmanipulowana i w jaki sposób Anna dała się złowić. Na szczęście ona tak mocno dostała, na szczęście i na nieszczęście, tak mocno dostała po sercu, bo nie brakowało jej niczego, bo ona dalej mogła opływać w luksusy. Tylko i wyłącznie dlatego w te luksusy mogła opływać, że urodziła dziecko swojemu oprawcy, nie mając świadomości, że to jest oprawca, nie mając świadomości, że on tego dziecka nie chce. Ona uratowała sobie życie, ale to życie fizyczne, natomiast psychiczne życie jej skończyło się. Ona mieszkała w pięknym miejscu. Ja ją w tym pięknym miejscu poznałam. Poznałyśmy się zupełnie bez przypadek, rzeczywiście we Włoszech. Nie powiem, że zorganizowałam jej ucieczkę, bo tak nie było, natomiast w dużej mierze jej pomogłam, dałam jej odwagę, siłę do tego, jakieś pieniądze na początek, żeby mogła pewne rzeczy zorganizować. Po czym Anna dalej stanęła sama na nogi. Ja długo próbowałam do niej dotrzeć wtedy, kiedy jej życie było naprawdę smutne i ciemne i mogłam jej naprawdę już wtedy pomóc, żeby je trochę zmieniła, ale ona była tak przerażona, tak pozbawiona poczucia własnej wartości, że w zasadzie dotarcie do niej było niemożliwe. Okazało się, że ona mówi, wiesz, ja niczego nie chcę, ja się boję, ja mam w tej chwili w miarę spokojne życie, ja chcę tak żyć, ja już nie chcę ani żadnych studiów kończyć, ani niczego. Po czym, jak zobaczyła ludzką krzywdę obok niej, jak zobaczyła, że jakby w podobny sposób jak ona są łapane inne kobiety, dziewczyny, bo to nie dotyczy tylko młodych kobiet, to w ogóle nie dotyczy tylko jednej płci, wtedy poczuła duży bunt. Wtedy, kiedy zorientowała się, że za tym wszystkim stoi człowiek, którego bardzo kochała, który ją skrzywdził i jakie miał plany w stosunku do niej, dzięki zupełnie innemu człowiekowi, to nie byłam już ja, ona stanęła na nogi. I na tych nogach, wiesz, powiedziała, koniec, biorę swoje życie w swoje ręce. Nie pozwolę, żeby się innym działa krzywda taka, jaka zadziała się mnie. No właśnie, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, że ta krzywda innych też ją zmobilizowała do tego, żeby działać i w ich, i w swojej sprawie, ale tutaj wchodzimy do świata, z tego świata realnego, prawdziwego, do świata fikcji literackiej, druga część, czyli Furtka do piekła. I to możemy zdradzić, bo to jest w opisie książki, którą państwo biorą do ręki, zanim jeszcze ją otworzą, Anna dostaje zaproszenie do pracy w policji. I to właśnie nie jest fikcja literacka. Czyli może pomagać. I to właśnie nie jest fikcja literacka. Piękne. I może tak dobitnie pomagać tym, którzy zostali skrzywdzeni. Czyli może, nie wiem, czy spłacić jakiś dług, no, czy sprawić, żeby dobro jednak wróciło. No ale to jest ciekawe swoją drogą, co mówisz. Mówisz o tym otwarcie i odważnie. Często przy takich książkach właśnie jak twoja pada pytanie, jaki jest procentowy udział tej fikcji do tego, co się wydarzyło. W pierwszej książce 80 do 20, w drugiej 50 do 50. Jakby
trząd cały pozostaje ten sam. Każdy się mnie pyta o Brunona. Ja mówię tak, bo on jest taką interesującą postacią. Bruno istnieje, ale nie jest Polakiem, nie mieszka w Polsce. Tyle mogę zdradzić z tej całej historii. Oczywiście, wiesz, ja pisałam te książki z pewną misją. Misja była bardzo prosta. Ludzie, nie wszystko złoto, co się świeci. Zdjęcie na Instagramie na pięknym jachcie wygiętej dziewczyny w stroju kąpielowym, cudownych, nie wiem, krewetek i tam różnych innych rzeczy, które robią wrażenie, plus potem ta sama dziewczyna na, nie wiem, Ferrari z otwartym dachem cabrio pomyka. To są tylko zdjęcia, które trwają jedno kliknięcie aparatu, przygotowanie się do tego zdjęcia. Jak wygląda 99% życia tych dziewczyn, tych kobiet, tego nie wiemy. Mało tego, nie wiemy, czy te kobiety, dziewczyny, które robią sobie te przepiękne zdjęcia na Instagramie, a gwarantuję, że tak jest, ja oczywiście nie mówię, broń Boże, wszystkie, że wśród nich znajdują się agentki, ale nie dobrego Boga, nie Interpolu, nie policji, znajdują się agentki specjalnych farm, które hodują takie osoby, hodują celebrytów, ale również to pół biedy, ale również znajdują się łowcy w cudzysłowie talentów. I taka dziewczyna bardzo często jest pośrednikiem między wymarzonym niebem jakiejś dziewczynki z jakiejś wioski, miasta, małego miasteczka, obojętnie, osoby, która marzy o takim luksusowym życiu i siedzi w takiej smutnej, nie wiem, ołowianej Polsce, Czechach czy gdziekolwiek i jej się marzy, że ona na lazurowym wybrzeżu będzie na takim jachcie i nic w tym złego. I ona dostaje informacje od tej dziewczyny na tym pięknym jachcie, bo napisała do niej: słuchaj, ale też możesz tak żyć. I ona jej pokazuje całkiem realny scenariusz, wprowadza ją... I co, i napisałaś to po to, żeby te dziewczyny w to nie wierzyły? Tak, i wiesz, i te dziewczyny w to wierzą i ona wprowadza, wiesz, mówi: słuchaj, potrzebujesz to i to, ba, musisz sobie zorganizować bilet. W niektórych przypadkach, jeżeli widzą, że mogą dużo zarobić na potencjalnej dziewczynie, wysyłają ten bilet. Są przygotowywane dla nich różnego rodzaju historie, w które one przylatując wchodzą. Mówię przylatując, bo to bardzo często są różne destynacje. Nie tylko Dubaj, nie tylko Emiraty Arabskie, o których się głośno mówi. To są miejsca w Europie, to są miejsca w Rosji, to są miejsca na Bliskim i Dalekim Wschodzie. To mogą być również miejsca w Polsce, gdzie przez lata łowiło się Ukrainki. To nie jest coś takiego, to nie jest taka egzotyka, tak? Czytamy... Czasami nam się wydaje, że to nie jest daleko od nas, a być może to jest całkiem blisko. To się dzieje również tu w Polsce. I to powiedz, Ewo, ten tytuł, Furtka do piekła, bo to jest tytuł twojej nowej powieści, drugiej części właściwie tej historii o Annie. Co to jest to piekło, do którego jest furtka? No właśnie, jest to piekło to jest to, że jak ta dziewczyna zostaje już złowiona i poleci na przykład gdzieś na drugi koniec świata i ma pracować jako modelka, hostesa, nie wiem, ma w jakimś butiku super pracować, ma tą pracę i ma możliwości, albo leci, bo się zakochał w niej książę arabski, rosyjski, by the way, każdy inny. I proszę mi, uwierz, że te profile, to wszystko jest prowadzone w tak realny sposób i tak mocno jest dobudowana historia, która się wydaje prawdziwa. I one lecą i tam są poproszone przeważnie o to, żeby dostać paszport celem zameldowania, załatwienia formalności, przygotowania pracy, są zawiezione do różnych miejsc, bardziej lub mniej luksusowych i zaczyna się przysłowiowe piekło. Okazuje się, że one mają świadczyć pewnego rodzaju usługi seksualne. I jeżeli one się na to godzą, jeżeli one lecą i mają świadomość, że lecą do takiej pracy, bo też wierz mi, że są sytuacje, w których te dziewczyny doskonale sobie zdają sprawę, z jakiego powodu lecą. Jasne. To nic nam do tego. Absolutnie w żaden sposób tego nie neguję. Dziewczyny robią co chcą, to jest ich życie, to jest ich ciało. Jeżeli nie ma tam żadnego ryzyka, że mogą stracić to życie, a nigdy nie wiemy, czy ono jest, czy nie ma tego ryzyka, ale jeżeli go nie ma, załóżmy, no to
to jest ich sprawa. Ja uważam, że nie powinniśmy tego w ogóle w żaden sposób piętnować. Ale wiesz, kiedy dzieje się taka sytuacja, i to jest chyba najgorsze, że dziewczyny w jakiś sposób, tak jak to pokazuje, furtce do piekła i nie tylko, bo w Grze w ludzi w zasadzie jest chyba jeszcze mocniej to pokazane, gdzie dziewczyna, właśnie jak przysłowiowa nasza Anna, zakochuje się, jest złapana na uczucia, słyszy, ty moja kochana, najcudowniejsza, najwspanialsza na świecie, ty moje, ty wszystko, o matko przenajświętsza, tu będziesz miała księżniczko, królowo, kwiaty, prezenty. I ona się zakochuje w tym człowieku, bo ludzie powiedzą, że pieniądze nie są afrodyzjakiem. Są, bo umożliwiają temu człowiekowi odpowiednie traktowanie. Coś, co powoduje, że usypia naszą czujność, bo uśpienie czujności jest bardzo ważne w takiej sytuacji, bo nie zawsze te dziewczyny to są głupie dziewczyny. I złowienie na uczucia powoduje, że ta dziewczyna mu się oddaje. Jak jedna z naszych bohaterek, Magda w Grze w ludzi, zwana Waginą. Ona pojechała z powodu biedy za człowiekiem, którego kochała, który dawał jej pierścionek zaręczynowy, który jej gwarantował w innym mieście pracę, który regularnie do niej przyjeżdżał, z którym ona spędzała czas. No dała się złowić. To była bardzo mocna przynęta, bardzo skuteczna. Ale skoro mówisz o zakochaniu, to wejdę słowo na sekundę w kontekście furtki do piekła, bo tam następuje zakochanie w pewnej wpływowej kobiecie. No tak, zakochuje. Zakochanie następuje. Wiesz, ja jeszcze tylko wrócę, bo cały czas jakby brakuje mi tej kropki nad i nad tą historią wykorzystywania. I ta złowiona dziewczyna, jedna, druga, w różnych sytuacjach, będąc nieświadoma, sypia z tym człowiekiem. On wymaga od niej różnych dziwnych rzeczy, ona go kocha, realizuje te rzeczy. Kiedy odkrywa, że przestała być dla niego ważna, kiedy odkrywa, że jest towarem, kiedy odkrywa, że jest towarem z drugiej ręki i on ją przekazuje w następne ręce, ona dostaje histerii i chce z tego wyjść, bo przecież ktoś powie, nikt jej nie więzi. Nie zawsze jest tak, że są zabierane paszporty. Ona chce z tego wyjść, ona nie może wyjść. Bo on siada przed nią, śmieje się jak jeden z naszych bohaterów, Piotr, i pokazuje jej materiały, które ma na nią nagrane. I w dzisiejszych czasach internetu ona jest skończona. I przechodzi w następne ręce, i przechodzi w następne ręce. Te kolejne ręce są coraz niżej, w coraz niższym szczeblu. I kiedy spotykamy dziewczyny obsługujące tirowców, nie śmiejmy się. Nie bądźmy przekonani, że ona stoi tam z własnej woli. Może i tak jest, ale w wielu przypadkach, wiem to na pewno, bo po tych książkach zaczęło pisać do mnie mnóstwo kobiet, które przeżyły taką tragedię, a jedna, która nawet w takim dramacie obecnie jest. I nawet zgłosiłam tą sprawę na policję ku jej. Niestety ona nie chciała, ale ja to zrobiłam, bo uważałam, że trzeba coś zrobić w tym kierunku. O ile oczywiście też ktoś... Wyobrażasz sobie siebie pracującą dla policji? Może nie tak jak Anna, ale no w inny sposób? Wiesz co, ja to siebie w ogóle wyobrażam w różnych możliwych sytuacjach. No uspokoję wszystkich, że dla policji nie pracuję, nie dostałam nigdy takiej propozycji. Ale jeżeli widzę, że dzieje się krzywda, przemoc domowa bądź jakieś inne historie, to reaguję w różny sposób. Nie zawsze oczywiście idę na policję i mówię, opowiadam, słuchajcie, tam i tam to się dzieje, ale mam jakichś zaprzyjaźnionych ludzi, którzy mi pomagają w tym i są to takie działania na miękko, działania, które nie powodują rozerwania komuś życia i w 99% ku przyzwoleniu tych osób, bądź nawet wiesz, jeżeli ktoś do mnie pisze, to znaczy, że szuka pomocy. To nie o to chodzi, że on tylko chce mi napisać, pani Ewo, fajnie, że pani to opisała. Ostatnio napisała do mnie dziewczyna, która napisała, pani Ewo, tak cudownie, że pani poruszyła ten temat, że pani pisze, że nie wszystko tak wygląda, jak się wydaje, że nie zawsze. I ona napisała takie słowo. My, dziewczyny, zajmujemy się strasznym procederem, same się tego brzydzimy, bo chcemy to robić. Bo są takie sytuacje mnie i opisuje całą swoją historię, spotkała taka sytuacja, rzeczywiście jest to historia w ogóle na książkę. I wiesz, i tu chodzi o to, żeby pamiętać, że to
niebezpieczeństwo w dzisiejszych czasach z tyłu głowy musimy mieć. Wrócę do tego twojego pytania o kobietę. No tak. Bo ja postawię tę kropkę na tym wątku, bo to niebezpieczeństwo jest tą właśnie furtką do piekła. I teraz wchodzimy do świata drugiej powieści. Gdzie jest miłość do kobiety? No wiesz, to musimy powiedzieć, że kobiety do kobiety. No oczywiście. To Anny, tak, bo o niej rozmawiałyśmy. Powiem tak. Anna jest osobą, która nie wie, na czym polega prawdziwa miłość. Mhm. Anna nie doświadczyła ani miłości ze strony rodziców, przepraszam, ani nie doświadczyła miłości wzajemnej swoich rodziców do siebie. Ona się wychowywała w domu, w którym miłość praktycznie istniała w przedziwnej formie, o ile ona w ogóle istniała. Pierwsze jej doświadczenie z miłością, z mężczyzną, okazało się doświadczeniem morderczym. Okazało się, że Anna przeżyła traumę. Ta kobieta, która się pojawia w jej życiu, ma zupełnie inne dla niej znaczenie. Jej kobieta, ponieważ ona sama jest kobietą, wydaje się zdecydowanie bardziej bezpieczna. Tak. Ona jest zresztą Małgorzata, ma takie podejście do niej bardzo opiekuńcze. A przy tym pamiętajmy, że Małgorzata jest bardzo męska na swój sposób. Ale też jest taką majętną osobą, tak? Jest taką zaradną bardzo też postacią, bardzo męska, no właśnie może pod tym kątem, tak? Znaczy wiesz, ona jest bardzo męska bardziej ze względu, jak potem czytamy w Furtce do piekła i gwarantuję, jak przeczytamy w trzeciej powieści, w trzeciej części, że ona jest osobą z powodów swoich doświadczeń życiowych bardzo silna, że jest to kobieta bardzo władcza, że ona ma mnóstwo cech męskich i te cechy męskie tak naprawdę Annę porywają. Co jest ciekawe, Anna jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego w drugiej części, to mogę jakby ujawnić, bo to jest, myślę, że ludzie, którzy czytają, to mogą się zorientować po obu częściach, że Anna przez te swoje doświadczenie pierwsze uczuciowe i przez te doświadczenia z domu nauczona jest dziwnego rodzaju odczuwania. Ona jest jak ta osoba, która się związała z alkoholikiem, współuzależniona. W związku z tym szuka kolejnych partnerów, partnerek podobnych, niebezpiecznych. Małgorzata jest niebezpieczna. Ten bezpieczny Bruno, który się pojawia koło niej, czy Adam, to oni są interesujący. Nie aż tak. Ale nie ma tego drgania w środku. Nie ma tego przejścia granicy. Małgorzata powoduje to przejście granicy. Czy to będzie żyły długo i szczęśliwie? Małgorzata jest wrogiem. W zasadzie Anna nie powinna się wiązać z Małgorzatą. Małgorzata wykonuje przy Małgorzacie swoje tematy zawodowe. Ja też takie tabu odkrywam, do czego muszą być osoby pracujące w strukturach Interpolu, bo już mówimy w drugiej części o Interpolu, do czego muszą się czasami posunąć. Jak bardzo mocny trzeba mieć charakter, żeby potrafić odróżnić swoje ciało od miłości w pracy. Ta praca wymaga naprawdę poważnych poświęceń. No, swoje ciało jako narzędzie zawodowe. Ewo, zadałaś takie pytanie trochę może nie retoryczne, ale takie zawieszone w próżni, czy to będzie żyły długo i szczęśliwie, i zdradziłaś już, że trzecia część będzie gdzieś ten wątek dalej rozwijała, ale mnie brakuje jednego elementu w tej rozmowie. Ciebie jako pisarki, ciebie jako twórczyni literatury. Bo ludzie do ciebie piszą, że dziękują, że napisałaś tę serię. Dziennikarze mówią, że wkładasz kij w mrowisko. Po co tobie jest to pisanie, co ono tobie daje i jak ono ci idzie? Jak ty się w nim odnajdujesz jako artystka? Ja mam pracę. I ta praca moja to jest projektowanie, rozwijanie domyśliłam mojej spółki, się po latach, rozwijanie marki modowej. Że tak jest. Ja tak, mam pracę, mówię, o czym powie Ewa Minge. Okej, dobra. I mam ogromne hobby. I to hobby od zawsze, od dziecka. Ja pierwszy wiersz napisałam mając 7 lat, pierwszą powieść napisałam mając 10 Proszę lat. Proszę zacytować wiersz z wieku lat 7. Pamiętasz go? Z wieku lat 7, tak. Słuchaj, to było ciemną drogą powoli wraca żołnierz z niemieckiej niewoli. No taki był jakiś wojskowy bardzo, tyle pamiętam. Jakiś, wiesz, mam go gdzieś zapisany, ponieważ mój tato schował wszystkie zeszyciki, w których ja te wiersze pisałam. I wiesz, ja kochałam zawsze pisać, zawsze pisałam. I to mi sprawiało ogromną przyjemność. To mnie przenosiło też w świat, który chciałam wyświetlić, pokazać. To jest z pisaniem identycznie jak z czytaniem książek. Drugą moją ogromną pasją
jest malarstwo. I w zasadzie wiele osób, które czytało moje książki, powiedziało: Ewa, ty malujesz słowem. Jak się czyta twoją książkę, to się widzi obrazy, to się czuje zapachy, to wiemy, w kto jest jak ubrany, zboczenie zawodowe, że te twoje książki są praktycznie gotowym scenariuszem na film. Ostatnio rozmawiałam z Moniką Jaruzelską, która przeczytała moje 3 książki i rzeczywiście była bardzo przygotowana do tej naszej rozmowy, tak jak oczywiście ty też jesteś, ale ona mówi do mnie: słuchaj, gotowy scenariusz na film, z tego natychmiast musi powstać film. Dlaczego, się pytam? Bo ty robisz to obrazem. To jest ciekawe, interesujące. Ty malujesz, więc literatura, którą uprawiam, jest dla mnie połączeniem wszystkich sztuk, dopełnieniem, które uprawiam. Ja tutaj realizuję modę, bo projektuję, bo ubieram, bo organizuję wybiegi w tych moich, pokazy mody, wiesz, na imprezy ubieram. W związku z tym projektuję słowem, opisuję ubiory, projektuję miejsca, projektuje wnętrza. To ciekawe, kiedy jakiś telefon, to nie będzie telefon od nas, z naszego studia podcastowego, tylko z jakiejś firmy producenckiej. Tylko cały czas sobie myślę, a propos też tego, o czym powiedziała Monika Jaruzelska, ja i słyszałam tę rozmowę, czytałam te fragmenty i widziałam wasze zdjęcia w internecie z tego spotkania, no że to jest historia jednak bardzo, bardzo prawdziwa. I to jest chyba też najbardziej wstrząsające, bo jednak na ekranie również najbardziej nas poruszają takie historie, które wydarzyły się naprawdę, a to, co to opisujesz, wydarzyło się, a nawet cały czas się dzieje. Jaki będzie tytuł miała trzecia książka? Trzecia książka, jaki będzie miała tytuł? No, tytułu jeszcze nie zdradzę, bo tytuły zawsze są taką chyba rzeczą najważniejszą. To kierunkują trochę, dlatego ja tutaj podchwytliwie pytam o to. Kierunkują, natomiast osoby, które czytały, nie wiem, czy podzielisz ich zdanie, ale i moje przy okazji, że pierwsza część jest mocna, druga część jest bardzo mocna, a trzecia część to już naprawdę będzie hardcore. No, to z tym Państwa zostawimy. Z tym was zostawimy przed lekturą trzeciej części, na razie polecając to, co w naszych dłoniach, a więc i Grę w ludzi, i najnowszą Furtkę do piekła. Czekam z zaciekawieniem. Z niecierpliwością to może nie, bo uczę się cierpliwości, ale z zaciekawieniem ogromnym. Bardzo ci dziękuję za twoje malowanie, również tym słowem w podcaście. Gościnią podcastu Książki Pruszyńskiego była Ewa Minge. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia przy kolejnym razie.